Dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo miło zaprosić Państwa na majówkę, która odbędzie się na terenie kompleksu parkowo-pałacowego w Bulowicach, która organizowana jest przez wiele grup inicjatywnych z naszego regionu, tutaj właśnie w okolicy pałacu. To jest nowy projekt, i na samym początku chciałbym Państwu. Zwrócić uwagę, że nie można przyjść do nas na zasadzie obserwacji byłych jakichś swoich doświadczeń, ponieważ nie będzie to festyn organizowany przez wyspecjalizowaną grupę eventową czy firmę eventową, tylko inicjatywa, którą humorystycznie nazywamy Pospolitym Ruszeniem, wielu grup aktywności, którzy są Państwa sąsiadami. Ich pasją są teatry, działalność społeczna, działalność charytatywna, działalność regionalna. Wzięliśmy ze strony administracyjnej, jak gdyby, nad tym piecze jako fundacja Sapere Aude, której jestem prezesem. Nazywam się Aleksander Larysz. Jestem też członkiem rodziny, która rewitalizuje między innymi jedną z naszych posiadłości, czyli Pałac w Bulowicach, dokładnie Pałac z linii gross No i więcej na ten temat państwo dowiedzą się w trakcie oprowadzania, które będzie prowadzone też społecznie, bo pan Łukasz Gieruszczak jest znaną osobą w okolicy, między innymi dyrektorem Muzeum w Kętach, ale ze względu na wieloletnie zaprzyjaźnienie podjął się tej funkcji. Proszę Państwa, to jest też takie nowum. Nie ma zapisów tak jak były do tej pory w muzeum, tylko przy głównej bramie, bo wpuszczanie na teren kompleksu odbędzie się od ulicy Zamkowej i tam będzie bramka, która będzie informowała. Wszystko odbywa się też również w formie rzutki publicznej, którą oczywiście zgłosiliśmy do odpowiedniego ministerstwa. No i, i, i będzie to traktowane w formie takiej pomocy dla okolicznych NGO-sów, czy też przy rewitalizacji pałacu. Państwo sobie sobie wyobrażają jakie to są koszty, które ponosimy. Yy, co do samej majówki yy, Głównie plenerowe działania, ale również na terenie pałacu tak jak powiedziałem nie jesteśmy organizatorami, tylko udostępniliśmy. I jeżeli ta forma się Pełni, sprawdzi, no to będziemy to robić w przyszłości, bo oddźwięk jest bardzo fajny. Codziennie tutaj grupy społeczników, czy grupy teatralne, czy jednostki oświatowe, czy nawet jednostki samorządu tutaj okolicznego w postaci Sołtysów, czy koła gospodyń wiejskich, gdzie już tu, że tak powiem, smakołyki próbowałem i polecam, się zorganizowały i działamy. Ciekawostką jest też, to jest takie wprowadzenie rzeczy, które dzieją się na całym świecie w formie pikniku rodzinnego, majówkowego, że jest dzień wolny. Taką może nie do końca trafioną, ale porównaniem jest na pewno, wszyscy Państwo widzieli Polski. Polski y, film y, 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 zapomniałem tytuł, ale zaraz sobie przypomnę, to do tego wrócimy, gdzie można przyjść ze swoim kocykiem, gdzie można przyjść ze swoim grillem. Powiedzmy, że to są takie czasy ze swoim wyposażeniem i spokojnie na naszych polanach sobie w swoim gronie. My zachęcamy, poświęcimy ten kawałek drewna do spalenia, które wiadomo, że to drewno drogie w dzisiejszych czasach, ale nie ma najmniejszego problemu i do tego zachęcamy. Być może, bo już są takie głosy ze strony właśnie tych organizatorów, y, 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 że to się przejmie, że powiedzmy w wakacje albo w jakie określone dni będzie można z kocykiem, z zabawkami dla dziecka, dla, z jakimiś smakołokami domowymi spotkać się w swoim gronie czy sąsiadów, a przy okazji ci organizatorzy zapewnią, zapewnią y, y, jakieś dodatkowe atrakcje, gry i zabawy dla dzieci, może jakiś koncert. Bardzo fajną rzeczą, która wyniknęła od początku tutaj jest to, że y, artyści, którzy zrobili y, y, karierę poza bulowicami, teraz na tą majówkę zwiedzają i troje z nich nie będę y, wymieniał specjalnie, niech państwo przeczytają i się dowiedzą. Będą mieli swoje koncerty, zaprosili swoich znajomych i to jest też taka fajna inicjatywa. Pod podkreślając jeszcze raz. Proszę państwa, to jest taki nowy projekt. On był w okresie międzywojnia w tym kraju dosyć popularny, ale tak jak już wspomniałem na początku, nie miejcie państwo pretensji do organizatorów, bo popełniają błędy. Na przykład nie, może, nie było wiadomo jak z wejściówkami, ale teraz uruchomimy informacyjny telefon, będzie na stronie szanownej redakcji do wglądu i tam będziemy udzielać udzielać y, y, poszczególnych informacji. Powiem nawet, że jeżeli y, 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 będzie duże zainteresowanie zwiedzaniem, to my osobiście, czyli szanowny y, kuzyn pan Jerzy, doktor Jerzy, baron Larysz und Gross-Nimsdorf, osobiście będzie oprowadzał po pałacu, a jak znam jego prześmiewczy charakter, to też parę historyjek z życia naszej rodziny, no bo y, na terenie tego kraju jesteśmy według historyków od 1380 roku, więc trochę żeśmy już nabroili. Mam nadzieję, że w większości pozytywnie.